Zaległy mecz Nice Polskiej Ligi Żużlowej, PGE Marma Rzeszów kontra Start Gniezno. To oczywiście rewanż w półfinale rozgrywek. Rzeszowianie na wyjeździe wygrali wysoko 56-34 i w rewanżu także byli faworytami, zwłaszcza że podopieczni trenera Dariusza Śledzia w Rzeszowie zjawili się w mocno rezerwowym składzie, ba, nawet bez jednego zawodnika rywalizowali w sześciu. Pierwszy bieg oglądany niespodziewanie. Kenny Larsen i Paweł Miesiąc wywalczyli tylko remis w starciu z Maciejem Pfeifferem i Damianem Adamczakiem. W wyścigu młodzieżowców goście triumfowali 3-2 po najpierw upadku Adriana Gały, a później defekcie Łukasza Sówki, ale później wszystko poszło zgodnie z planem. Bieg numer 3 i 4 to podwójne zwycięstwa gospodarzy. Oglądany bieg piąty także skończył się wygraną 5-1. Scott Nichols w kasku niebieskim i Peter Jung w kasku czerwonym wygrali przed Maciejem Pfeifferem i Damianem Adamczakiem. Pfeiffer, przypomnę, w pierwszym starcie ograł Pawła Miesiąca i Kenny Larsena. Po 5 startach było 20-9 i zgodnie z planem zanosiło się na pogrom Gnieźnia. Biegi 6, 7 i 8 także dla gospodarzy, z tym, że wyścigi numer 6 i 8 kończyły się wygraną PGE Marmy 4-2, a to bieg numer 9, Paweł Miesiąc i Kenny Larsen kontra osamotniony Matej Kus, no i zawodnik startu Gniezno najszybciej wyszedł spod taśmy i jest na czele stawki, Matej Kus w kasku żółtym. Mocno naciskali go jednak zarówno Miesiąc, jak i Larsen. Duńczyk dopiął swego, ale dopiero na ostatnich metrach tego dziewiątego biegu. Kenny Larsen dzięki jego skutecznej akcji PGE Marma wygrała ten bieg 4-2. W meczu było 37-16 i żeby oddać statystyczną sprawiedliwość, w tym momencie losy rywalizacji na linii Rzeszów-Gniezno w półfinale Nice Polskiej Ligi Żużlowej były przesądzone. Goście starali się walczyć, no i efektem tego był choćby 11 wyścig, kiedy Maciej Pfeifer znów na czele stawki, znów zwycięski, tym razem wygrał przed Pawłem Miesiącem i Maciejem Kuciapą. 3-3 zatem w tym 11 wyścigu, ale w całym meczu wysokie zwycięstwo gospodarzy, którzy z ostatnich 4 wyścigów w tym meczu wygrali 3. Porażka przytrafiła się jedynie w biegu 14, w którym trener Janusz Ślączka desygnował do boju juniorów Krystiana Rympała i Łukasza Sówkę przeciwko Matejowi Kusowi i Maciejowi Pfeifferowi, a więc dwójce najlepszych zawodników startu. Oglądany 15 wyścig w wykonaniu Petera Ljunga i Kenny Larsena zakończył się podwójną wygraną najlepszych żużlowców PGE Marmy. Ostatecznie rzeszowianie triumfowali 61-28, a w dwóch meczu 117-62 i oczywiście wywalczyli awans do finału. No, zaeksperymentowaliśmy już w pierwszym spotkaniu w Gnieźnie. Tam przegraliśmy dosyć wysoko, więc tutaj jakby to nie mieliśmy nadziei na odrobienie tego wyniku. Wiemy, jak silna Marma jest u siebie na torze. Pokombinowaliśmy trochę dzisiaj z przełożeniami, posprawdzaliśmy co i jak może jeszcze lepiej pracować. Z mojej strony wyglądało to nawet nieźle. Trochę się tutaj dziwię drużynie z Gniezna, że jednak nie walczyła do końca. No cóż, po przegranej u siebie tak zrobili, przyjechali takim składem, a nie innym. No my chcieliśmy postawić kropkę na D, udało się. Także no cóż, jedziemy teraz w finał. A w finale PGE Marma potykać się będzie z Orłem Łódź. Pierwszy mecz już w niedzielę na wyjeździe. Transmisja tego spotkania w telewizji Rzeszów i TVP Sport.